Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, Gruby Vlog z tej strony. Bardzo dziękuję za wszystkie pozytywne komentarze odnośnie nowej kategorii winyl w programie. Szczególnie jeden komentarz ujął mnie za serce, nie przypomnę go sobie teraz, ale brzmiał on mniej więcej tak, żeby muzyki nie było w Grubym Vlogu, ponieważ mój gust muzyczny należy do przeciętnych, jeżeli nie powiedzieć do słabych. Nie wiem, kto jest autorem tego wpisu, ale jestem ciekaw, skąd taka osoba wnosi i w ogóle zna mój gust muzyczny. Bardzo jestem ciekaw, jak była w stanie to ocenić. Może po utworach ulubionych, które mam na YouTubie, nie wiem. No przykro mi, że mój gust muzyczny jest słaby, no ale na gusta się, prawda, nikt nie powinien licytować. Przepraszam, jeżeli słucham chujni, nie wiedziałem, że tutaj też w tej kategorii życiowej mi się nic nie uda. No ale nieważne, dużo osób chciało jednak, żeby coś o muzyce było, więc będzie i zacznijmy od kategorii winyl właśnie. Na tego winyla czekałem ponad półtora tygodnia, żeby do mnie przyszedł i ostrzyłem sobie na niego zęby, a mianowicie jeden z moich ulubionych wykonawców, czyli Roy Orbison. Roya możecie kojarzyć jako rock'n'rollowego wykonawcę, ale on zawsze troszeczkę szedł innym nurtem, ponieważ no nie był człowiekiem zbyt wyględnym i nie miał tej takiej charyzmy scenicznej, to zawsze, no dobra, umówmy się, był przegrywem, tak? Przynajmniej wizerunkowo. I on zawsze wszedł w tym kierunku tego porzuconego, smutnego kolesia, który nie zazna nigdy szczęśliwej miłości, a jeżeli mu się uda, to tylko i wyłącznie w snach. I do snów też bardzo często on się w piosenkach swoich odnosił. Ja Roya Orbisona uwielbiam i kolekcję, którą tutaj widzicie, bardzo serdecznie polecam. Kosztuje około 120 zł, więc nie jest tania, ale dla fana warto. Widzę, że bateria mi pada, więc dzisiejszy gruby vlog będzie bardzo szybki, bo potem nie będę miał czasu dograć. Kategoria książka, moi drodzy, a w niej dwie pozycje. Star Wars, Plaga autorstwa Jeffa Gruba o samotnym Jedi, który stara się odnaleźć przyczyny śmierci swojego byłego ucznia. Nie jest to może najlepsza książka z Gwiezdnych Wojen, jaka czytałem, ale nie jest też najgorsza. A tu już jest duży sukces, bo jak wiecie, większość książek z Gwiezdnych Wojen to totalne gówno i sierwo. Ale ta jest oczywiście z legend, jest całkiem znośna, przyjemnie się to nawet czyta. I mistrz Jedi Mander Zuma wchodzi do mojego zestawienia nawet całkiem fajnych, poczytnych, dobrych rycerzy Jedi. A teraz czas na coś, co jest w ogóle nowością wydawniczą. Kupiłem to wczoraj, a mianowicie Czerwony Głód, czyli książka o głodzie na Ukrainie, który można nazwać drugim mniejszym, ale równie przerażającym holokaustem, który się odbył. Miliony, właściwie chyba 3 miliony ludzi umarło z powodu kolektywizacji Stalina. Nie jest to zbyt miła i przyjemna lektura, no ale historia rzadko jest przyjemna. Ale warto. Uważam, że warto przeczytać, także serdecznie polecam. No niestety ta bateria mi wykończy, więc ja bardzo wam dziękuję za oglądanie tego super szybkiego, grubego vloga. Niestety nie uda mi się reklam wcisnąć. Już niebawem Jedi Academy wyląduje na kanale. Long playe, gameplaye się robią, powoli się robią. Puszczę je potem ciągiem. Także tyle ode mnie. Przepraszam, jestem chory. Niestety tym bardziej kończę, żeby was nie zarazić. Dostałem raka do oglądania pąków. Przykro mi, także widzimy się już niebawem. Papsy!